Układ zasilania dzisiaj, gaźnik z włoski. Jak dobrze wiecie, czystość gaźnika ma zasadniczy wpływ na regularną pracę silnika. Generalnie chodzi o jego części, czyli te dysze, tą iglicę, przepustnice, żeby to wszystko płynnie pracowało i było przepustowe, jak to mówią. I dobrze wyregulowane, bo to jest bardzo ważne, żeby gaźnik był dobrze wyregulowany, bo od tego zależy no, praca silnika przede wszystkim. A zła regulacja gaźnika może być przyczyną zatarcia łożyska łba korbowego, także no, to jest dość ważny element. Ogólnie prosty. Trzeba pamiętać przede wszystkim, żeby jak już sobie go rozbierzemy, wszystko poukładać tak mniej więcej jak jest złożone. No ja to pamiętam, ale to tak mówię dla Was. Pływak, zbiorniczek, który unosi się na paliwie i blokuje dopływ paliwa. Ważne, żeby był pusty. Jak nie, to można fajną rzecz zrobić, wrzucić go do gotującej wody i to, co jest w środku, wyparuje. Oczywiście później zatkać dziurę i będzie dobrze. Sama komora pływakowa, filterek. Taki, on jest miedziany, może nie miedziany, to przesadziłem, ale taki stalowy filterek, przez który przepływa paliwo z komory pływakowej do gaźnika. Uszczelka, dęko komory razem z kółeczkiem, która no, przepuszcza na paliwo, to jest, musi być drożne i to musi pracować. Można to regulować, później o tym powiem. No, zbiorniczek pływakowy można regulować w prosty sposób, to zależy też od gaźnika, bo są różne, można takimi blaszkami tam regulować w innych, a tutaj ja po prostu naklejam blaszki, jak chcę go regulować, więcej, mniej i tyle. Przepustnica, sprężyna do napięcia przepustnicy, sam gaźnik, dęko, iglica, którą możemy regulować, mamy cztery rowki, czyli wysokość. Tu mniej więcej chodzi o jakby nie tyle co mocniejszy silnik, ale przede wszystkim wzrasta spalanie. Inna mieszanka jest. No, można próbować i to regulować. No i coś najważniejsze to tak, śruba regulacji wolnych obrotów, śruba regulacji przepustnicy, wysokości przepustnicy, coś tam, przepustnicy. Dysza główna, tą główną dyszę możemy przeczyścić w prosty sposób, podpiąć pompkę zwykłą rowerową, przedmuchać, są te chyba końskie włosia, nie wiem, w każdym razie pędzle z tego robią. Można to przedmuchać, żeby to było sztywne, żeby nie porusowało, a zarazem miękkie. A przede wszystkim pompka i trochę paliwa. No i to na tym polega, no, przeczyścić wszystko, przemyć, skręcić, wyregulować. No i musi działać, no, nie ma innej opcji.